Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 178. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 113. Alleluja! Chwalcie, słudzy pańscy, chwalcie imię Pana! Niech imię Pańskie będzie błogosławione odtąd i aż na wieki. Od wschodu słońca aż po zachód jego, niech imię Pańskie będzie pochwalone. Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy. Jego chwała sięga ponad niebiosa. Któż jest jak nasz Pan Bóg, co siedzibę ma w górze, co w dół spogląda na niebo i na ziemię. Podnosi nędzarza z prochu i dźwiga z gnoju ubogiego by go posadzić wśród książąt, wśród książąt swojego ludu. Ten, co niepłodnej, każe mieszkać w domu jako pełnej radości matce synów. Alleluja! W księdze Tobiasza rozdziałach od czwartego do szóstego Tobiasz wysyła swojego syna, Tobiasza Młodszego, do Medii, aby odzyskał zdeponowane pieniądze, udzielając mu rad dotyczących pobożnego życia i wyboru żony. Młody Tobiasz wyrusza w podróż z aniołem Rafałem, nie wiedząc o jego prawdziwej tożsamości. Rafał doradza Tobiaszowi, aby poślubił Sarę, córkę Raguela. Tego dnia Tobiasz przypomniał sobie o pieniądzach, które złożył u Gabaela wraga w Medii i mówił do siebie przecież prosiłem o śmierć dlaczego nie wołam mego syna tobiasza i nie powiadamiam go o tych pieniądzach zanim umrę i zawołał swego syna tobiasza który przyszedł do niego i rzekł mu spraw mi piękny pogrzeb szanuj swoją matkę i nie zapomnij o niej przez wszystkie dni jej życia czyni to co jej będzie miłe i nie zasmucaj jej duszy żadnym twoim uczynkiem Przypomnij sobie dziecko, na jak liczne niebezpieczeństwa była ona narażona z powodu ciebie, gdy cię w łonie swoim nosiła. A kiedy umrze, pochowaj ją obok mnie w jednym grobie. Pamiętaj dziecko na Pana przez wszystkie dni Twoje. Nie pragnij grzeszyć ani przestępować jego przykazań. Przez wszystkie dni Twojego życia spełniaj uczynki miłosierne i nie chodź drogami nieprawości. Ponieważ ci, którzy postępują właściwie, doznają powodzenia we wszystkich swych czynach. A wszystkim, którzy postępują sprawiedliwie, dawaj jałmużnę z majętności swojej i niech oko Twoje nie będzie skąpe w czynieniu jałmużny. Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka, a nie odwróci się od ciebie oblicze Boga. Z tego, co masz, według Twojej zasobności, dawaj jałmużnę. Będziesz miał mało, daj mniej, ale nie wzbraniaj się dawać jałmużny nawet z małego. Tak zaskarbisz sobie wielkie dobra na dzień potrzeby, ponieważ jałmużna wybawia od śmierci i nie pozwala wejść do ciemności. Jałmużna bowiem jest wspaniałym darem dla tych, którzy ją dają przed obliczem najwyższego. Strzeż się dziecko wszelkiej rozpusty, a przede wszystkim weź sobie żonę z potomstwa twych przodków. Nie bierz żony obcej, która nie byłaby z pokolenia Twojego Ojca, ponieważ jesteśmy synami proroków. Wspomnij sobie dziecko z przeszłości, że Noe, Abraham, Izaak, Jakub, nasi przodkowie, wszyscy wzięli żony spośród swych krewnych i dlatego byli błogosławieni w dzieciach swoich, a ich potomstwo posiądzie ziemię. A teraz, dziecko, kochaj Twoich braci. I nie wynoś się w swoim sercu nad twych krewnych, ani nad synów, ani nad córki twego narodu, i wybierz sobie z nich żonę, ponieważ w pysze jest wiele zepsucia i niegodziwości, a w próżniactwie poniżenie i wielka bieda. Albowiem próżniactwo jest matką głodu. Zarobku jakiegokolwiek człowieka, który by pracował u ciebie, nie zatrzymuj do jutra, a wypłacaj natychmiast. A jeśli będziesz służył Bogu, będziesz miał odpłatę. Uważaj na siebie, dziecko, we wszystkich swoich działaniach i okazuj dobre wychowanie w całym swoim postępowaniu. Czym sam się brzydzisz, tego nie czyni nikomu. Nie pij wina aż do upicia się, i niech pijaństwo nie idzie z tobą w drogę. Udzielaj swego chleba głodnemu, a swoich szat użyczaj nagim. Ze wszystkiego, co ci zbywa, dawaj ją mużne a twoje oko niech nie będzie skąpe gdy ją dajesz hojnie dawaj twoje chleby na groby sprawiedliwych ale grzesznikom nie dawaj szukaj rady u każdego mądrego i nie garć żadną pożyteczną radą w każdej chwili uwielbiaj pana boga i proś go aby twoje drogi były proste i aby doszły do skutku wszystkie twoje zamiary i pragnienia ponieważ żaden naród nie posiada mądrości Lecz wszystko, co dobre daje sam Pan, i kogo Pan chce, tego upokarza zgodnie ze swym zamiarem. A teraz dziecko, pamiętaj o moich zaleceniach i nie wymazuj ich z serca. Teraz powiadamiam cię dziecko, że złożyłem dziesięć talentów srebra u Gabela, syna Gabriego, wraga w medii. Nie bój się, dziecko, że zbiednieliśmy. Ty będziesz miał wielkie bogactwa, jeśli Boga się będziesz bał jeśli będziesz unikał każdego grzechu oraz czynił, co dobre jest przed Panem, Bogiem Twoim. Wtedy w odpowiedzi Tobiasz rzekł swemu ojcu Tobiaszowi. Wszystko, co mi poleciłeś, ojcze, uczynię, ale jak ja będę mógł od Niego odebrać pieniądze? Przecież ani On mnie nie zna, ani ja Jego nie znam. Jaki dam Mu znak, aby mnie rozpoznał i uwierzył mi i dał mi te pieniądze? Zresztą nie znam dróg wiodących do medi, aby się tam dostać. Wtedy odpowiadając, tobiasz rzekł do swego syna Tobiasza. On złożył swój podpis na dokumencie, a ja złożyłem mój podpis. I podzieliłem dokument na dwie części. I wzięliśmy każdy po jednej z nich. Ja dałem mu jedną część z pieniędzmi. A oto już mija dwadzieścia lat, odkąd złożyłem u niego te pieniądze. A teraz, dziecko, poszukaj sobie człowieka zaufanego, który pójdzie z tobą. Damy mu zapłatę, skoro powrócisz. I odbierz od niego te pieniądze. I poszedł Tobiasz poszukać człowieka, który wyruszy razem z nim do Medii, a będzie znał drogę. A gdy wyszedł, spotkał stojącego przed sobą anioła Rafała. Nie wiedział zaś, że jest to anioł Boży. I odezwał się do niego. Skąd jesteś, młodzieńcze? A ten mu odpowiedział. Jestem spośród synów Izraela, twoich braci, a przyszedłem tu, aby nająć się do pracy. I rzekł do niego Tobiasz, czy ty wiesz, jaką drogą udać się do Medii? On zaś odpowiedział, oczywiście, często tam bywałem i znam z własnego doświadczenia wszystkie drogi. Nieraz podróżowałem do Medii, przebywałem u Gabaela, naszego brata, który mieszka w Raga w Medii. Od Egbatany do Raga są dobre dwa dni drogi. Leży ono bowiem na górze. I rzekł do niego Tobiasz, Zaczekaj tu na mnie, młodzieńcze, dopóki nie pójdę i nie opowiem tego memu ojcu, albowiem jesteś mi potrzebny, aby iść ze mną, a ja dam ci należną zapłatę. A ten mu odpowiedział, Ja poczekam, tylko nie bądź tam długo. A wszedłszy, Tobiasz opowiedział swemu ojcu Tobiaszowi, mówiąc do niego, Oto znalazłem człowieka spośród naszych braci z synów Izraela. I odpowiedział mu ojciec: Zawołaj mi tego człowieka, abym dokładnie poznał, z jakiego to on jest rodu i z którego pokolenia pochodzi, i czy jest godny zaufania, aby ci towarzyszyć, moje dziecko. W odpowiedzi na to tobiasz rzekł do niego: Młodzieńcze, ojciec cię woła. I przyszedł do niego, a tobiasz pozdrowił go pierwszy. A rafał rzekł do niego: Niech cię spotka wiele radości. W odpowiedzi na to rzekł mu tobiasz, z czego mam się radować jestem człowiekiem pozbawionym wzroku i nie widzę światła nieba ale siedzę w ciemnościach jak umarli którzy już nie oglądają światła żyjąc przebywam wśród umarłych słyszę głosy ludzi ale nikogo nie widzę a ten mu powiedział ufaj nie za długo już bóg cię uzdrowi ufaj na to odezwał się do niego tobiasz mój syn tobiasz ma zamiar odbyć podróż do medii czy mógłbyś iść razem z Nim i poprowadzić go? Dam Ci za to należną zapłatę, bracie. I odpowiedział Mu: Mogę z Nim wyruszyć. Znam wszystkie drogi i często chodziłem do Medii. Przeszedłem wszystkie doliny i góry i znam wszystkie jej szlaki. I rzekł Mu: Tobiasz, z jakiej rodziny jesteś i z którego pokolenia? Powiedz mi, bracie. Odpowiedział: Na co Ci jest potrzebne pokolenie? A ten odrzekł: Chcę poznać naprawdę, czyim synem jesteś, bracie, i jakie jest twoje imię. Na co otrzymał odpowiedź: Jestem Azariasz, syn wielkiego Ananiasza spośród twoich braci. I powiedział mu Tobiasz: Bracie, przybywaj zdrów i cały. Nie gniewaj się na mnie, bracie, że chciałem poznać prawdę i twoją rodzinę. Okazuje się, że jesteś moim krewnym i pochodzisz z pięknego i dobrego rodu. Znałem Ananiasza i Natana, dwóch synów wielkiego Szemajasza. Oni obaj chodzili ze mną do Jerozolimy i tam ze mną pokłon Bogu oddawali, i nie zeszli na bezdroża. Twoi bracia są dobrymi ludźmi. Ze szlachetnego rodu ty jesteś, dlatego witam cię z radością. I mówił dalej do niego: Ja daję ci jako zapłatę drachmę za dzień i utrzymanie takie samo, jak i mojemu synowi. Wybierz się więc w drogę z moim synem, a jeszcze dodam ci coś do zapłaty. A on odpowiedział: Wybiorę się z nim w drogę. Nie bój się, zdrowi wyjdziemy i zdrowi powrócimy do ciebie, ponieważ droga jest bezpieczna. I rzekł do niego Tobiasz: Niech będzie z tobą błogosławieństwo, bracie. A potem zawołał swego syna i rzekł do niego: Dziecko, przygotuj to, co potrzebne do drogi. I idź razem z twoim bratem, a Bóg, który jest w niebie, niech ma was tam w swej opiece i niech was przyprowadzi do mnie zdrowych. A anioł jego niech wam towarzyszy i zachowa was cało, dziecko moje. I tobiasz wyszedł, aby wybrać się w drogę, i ucałował ojca swego i matkę. I rzekł mu tobiasz starszy: Idź zdrów. A jego matka zapłakała i powiedziała do tobiasza, po coś ty właściwie wysłał moje dziecko? Czyż nie był on naszą podporą, będąc stale z nami? Niechby pieniądze nie połączyły się z pieniędzmi, lecz stały się okupem za nasze dziecko. Co dane nam jest przez Pana do życia, to nam przecież wystarczy. A on jej odpowiedział: Nie martw się, nasze dziecko pójdzie w drogę zdrowe i zdrowe powróci do nas, a oczy twoje zobaczą ten dzień, w którym on zdrów przyjdzie do ciebie. Nie martw się i nie lękaj o niego, siostro. Towarzyszy mu bowiem dobry anioł, więc będzie miał szczęśliwą podróż i wróci zdrowy. I przestała płakać. I poszedł chłopiec i razem z nim anioł, a także i pies wyszedł z nim i wędrował razem z nimi. Tak podróżowali obaj i zastała ich pierwsza noc, i przenocowali nad rzeką tygrys. Chłopiec wszedł do rzeki tygrys, aby umyć sobie nogi. Wtedy wynurzyła się z wody wielka ryba i chciała odgryźć nogę młodzieńca. Na to on krzyknął. Anioł zaś rzekł młodzieńcowi: Pochwyć mocno i trzymaj tę rybę. Młodzieniec chwycił mocno rybę i wyciągnął ją na ląd. Wtedy znowu powiedział mu anioł: Rozpłataj tę rybę i wyjmij z niej żółć, serce i wątrobę, i zachowaj je sobie, a wnętrzności odrzuć. Żółć bowiem, serce i wątroba jej są pożytecznym lekarstwem. Młodzieniec rozpłatał rybę i położył razem żółć, serce i wątrobę. Część ryby upiekł i zjadł, a resztę z niej zachował zasoloną. Potem poszli obaj dalej, aż przyszli do Medii. A młodzieniec zapytał anioła, mówiąc – bracie Azariaszu, jakie lekarstwo jest w sercu, w wątrobie i w żółci ryby? Ten mu odpowiedział – serce i wątrobę ryby spal przed mężczyzną lub kobietą, których opanował demon lub zły duch. A zniknie opętanie w każdym z nich i już nie pozostanie. A żółcią trzeba potrzeć oczy człowieka, które pokryło bielmo, dmuchnąć potem na nie, na to bielmo, a oczy będą zdrowe. Gdy zaś weszli do medii i przybliżyli się do egbatany, Rafał odezwał się do młodzieńca. Bracie tobiaszu, on mu odpowiedział. Oto jestem. A ten oświadczył. Tę noc musimy przepędzić u Raguela. Jest to człowiek z twojego rodu i ma córkę imieniem Sara. A oprócz jednaczki Sary nie ma on ani syna, ani córki. Ty spośród wszystkich ludzi jesteś najbliższym jej krewnym. Ona należy się Tobie i cały majątek jej ojca słusznie przypadnie Tobie jako dziedzictwo. Jest to dziewczyna rozsądna, mężna i bardzo piękna, a i ojca ma dobrego. I dodał: Prawnie ci się należy wziąć ją za żonę. Ale słuchaj mnie, bracie. Ja chcę tej nocy pomówić z ojcem o córce, abyśmy ją dostali dla ciebie jako narzeczoną. A kiedy powrócimy z Raga, wyprawimy z nią wesele. Wiem, że Raguel nie będzie mógł ci jej odmówić lub zaręczyć z innym. Narazi się on na śmierć według wyroku księgi prawa Mojżeszowego, bo on wie, że przed jakimkolwiek innym mężczyzną tobie przypada w dziedzictwie pojąć za żonę i jego córkę. A więc słuchaj mnie, bracie. Tej nocy pomówimy o dziewczynie i zaręczymy ją z tobą. A kiedy powrócimy z raga, zabierzemy ją i przyprowadzimy ze sobą do twego domu. Wtedy tobiasz w odpowiedzi rzekł Rafałowi: Bracie Azariaszu, słyszałem, że już ją wydawano za siedmiu mężów i że zmarli oni w swych komnatach małżeńskich tej nocy, kiedy zbliżali się do niej. Słyszałem także, jak niektórzy mówili, że zabija ich demon. Ponieważ jej samej On nie krzywdzi, lecz zabija tego, kto by chciał się do niej zbliżyć. To teraz ja się obawiam jako jedynak u mego ojca, aby mnie umarł i nie doprowadził do grobu życia mego ojca i mojej matki razem z żałobą po mnie. A przecież nie mają drugiego syna, aby ich pogrzebał. On zaś odpowiedział mu na to: Nie pamiętasz poleceń Twego ojca, który ci nakazał wziąć żonę z domu ojca Twego. A więc posłuchaj mnie teraz, bracie. Nie martw się o tego demona, ale bierz ją za żonę. Jestem przekonany, że tej nocy ją otrzymasz jako żonę. A kiedy będziesz wstępował do komnaty małżeńskiej, zabierz część wątroby ryby i serce i połóż to na rozżarzone do kadzenia węgle. Potem rozejdzie się zapach, demon go poczuje i ucieknie, i nie pojawi się przy niej po czasy. A gdy już będziesz miał się z nią złączyć. Powstańcie najpierw oboje i módlcie się, i proście pana nieba, aby okazał wam miłosierdzie i ocalił was. Nie bój się, ponieważ od wieków jest ona przeznaczona dla ciebie. W ten sposób ją ocalisz i ona pójdzie z tobą. Myślę też, że urodzi ci dzieci, i będą dla ciebie jak bracia. Nie martw się. A kiedy tobiasz słuchał słów Rafała, że ona jest jego krewną z pokolenia i z domu ojca jego, Zapłonął ku niej wielką miłością, i serce jego przylgnęło do niej. W drugim liście do Koryntian rozdziale 12 święty Paweł opisuje swoje nadzwyczajne doświadczenia duchowe, w tym wizję, w której został uniesiony do trzeciego nieba, lecz unika chlubienia się nimi, aby nie wydawać się pysznym. Opowiada o cierpniu w ciele który został mu dany, aby go upokorzyć i przypomnieć o jego zależności od Boga. Trzykrotnie prosił Boga, aby go usunął, ale otrzymał odpowiedź, że Boża łaska jest wystarczająca, a moc doskonali się w słabości. Paweł wyraża zadowolenie z własnych słabości, prześladowań i trudności, ponieważ pozwalają one ujawnić Bożą moc. W dalszej części listu Podkreśla swoją miłość do Koryntian, wyrażając zaniepokojenie ich duchowym stanem i gotowość do dalszej posługi, nawet jeśli nie jest doceniany. Jeżeli trzeba się chlubić, choć co prawda nie wypada, przejdę do widzeń i objawień pańskich. Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty, czy w ciele nie wiem, czy poza ciałem też nie wiem. Bóg to wie, został porwany aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, też nie wiem, Bóg to wie, został uniesiony do raju i słyszał tajemne słowa, których się nie godzi człowiekowi powtarzać. Z tego więc będę się chlubił, a sobą samym nie będę się chlubił, chyba że moimi słabościami. Zresztą choćbym i chciał się chlubić, nie byłbym szaleńcem. Powiedziałbym tylko prawdę. Powstrzymuję się jednak, aby mnie nikt nie szacował ponad to, co widzi we mnie lub co ode mnie słyszy. Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała. Wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem pana, aby odszedł ode mnie, lecz mi powiedział, Wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem, ilekroć nie domagam, tyle kroć jestem mocny. Oszalałem, a wy mnie do tego zmusiliście. To wy powinniście wyrażać mi uznanie. W niczym przecież nie byłem mniejszy od wielkich apostołów, chociaż jestem niczym. Dowody mojego apostolstwa okazały się pośród Was przez wielką cierpliwość, a także przez znaki, cuda i przejawy mocy. W czymże otrzymaliście mniej niż pozostałe kościoły chyba tylko w tym że nie byłem wam ciężarem wybaczcie mi tę krzywdę oto po raz trzeci zamierzam do was przybyć a nie będę was obciążał nie szukam bowiem tego co wasze ale was samych nie dzieci rodzicom winny gromadzić majątności lecz rodzice dzieciom ja zaś bardzo chętnie poniosę wydatki, i nawet siebie samego wydam za dusze wasze. Czyż więc coraz bardziej was miłując, mniej będę miłowany? Zresztą niech i tak będzie. Nie byłem dla was ciężarem, ale będąc chytrym, zdobyłem was podstępem. Czy może oszukałem was przez kogoś spośród tych, których do was posłałem? Prosiłem Tytusa i wysłałem z nim brata czy tytus was oszukał czyż nie postępowaliśmy w tym samym duchu czy nie tymi samymi śladami od dawna już sądzicie że się przed wami usprawiedliwiamy w obliczu boga w Chrystusie mówimy a wszystko najmilsi ku zbudowaniu waszemu obawiam się że gdy przyjdę znajdę was nie takimi jakimi pragnąłbym was znaleźć a i dla was okaże się takim, jakiego sobie nie życzycie. Żeby przypadkiem nie było wśród was sporów, zazdrości, gniewu, niewłaściwego współzawodnictwa, obmów, szemrania, wynoszenia się, kłótni. Obym mnie ponownie nie upokorzył wobec was Bóg mój i żebym nie musiał płakać nad wieloma spośród tych, którzy popełnili przedtem grzechy, i wcale się nie nawrócili z nieczystości, rozpusty i rozwiązłości, jakich się dopuścili. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok Do usłyszenia.